Cześć. Tu Piotrek, w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o tak zwanej roadmapie z perspektywy programisty pracującego nad szeroko pojętym backendem. Postawimy się w roli junior dewelopera, który pragnie rozwijać swoje umiejętności w kontekście implementacji Web API z wykorzystaniem frameworka ASP.NET Core. Także bez zbędnego gadania przechodzimy do omówienia roadmapy. Przechodzimy więc do naszej roadmapy. I tutaj, jak już widać na początku, na naszym repozytorium organizacyjnym DevMentors dodaliśmy nowe publiczne repozytorium ASP.NET Core Developer Roadmap. I teraz, roadmapa oryginalnie znajduje się tutaj pod pierwszym linkiem, czyli this is our commentary of roadmap która została stworzona już dość za dawno temu, ale jest aktualizowana. W tym właśnie, tutaj repozytorium, Mojen Tarzik, jakkolwiek się tutaj trzyma, czyta imię, nazwisko e, tego pana, ASP.NET Core Developer Roadmap. E, ja to swego czasu nawet obwiaskowałem. No i teraz doszedłem do wniosku, że fajnie byłby taki materiał omawiający ten roadmap stworzyć. Więc w tym repozytorium znajdziecie właśnie tę roadmapę w takiej wersji graficznej, czy też naszą taką ścieżkę rozwoju, powiedzmy, i wymaganych, pożądanych umiejętności, które dobrze byłoby posiadać, żeby być, Programistą na pewnym, z pewnym poziomem doświadczenia, czy na poziomie juniora, czy potem Mila, czy seniora, czy może na jeszcze wyższym. Oczywiście tutaj też w tym repozytorium znajdziecie szereg fajnych linków do odnośników, takich powiedzmy naukowych, dzięki którym położycie swoją wiedzę. Natomiast my tutaj ze swojej strony przygotowaliśmy nasze własne odnośniki, jakby całkowicie nie patrząc na to, co w tym repozytorium zostało dodane. Część z nich oczywiście być może się będzie pokrywać. Część z nich zapewne nie. No i co ważne, do tej roadmapy chcemy właśnie dodać tutaj swój komentarz, oczywiście, jak go dodam indywidualnie. Natomiast, tak jak tutaj rozmawialiśmy z Darkiem czy Michałem, no w sporej części na pewno oni tutaj ze mną się będą zgadzali w kontekście tego, co za chwilkę zostanie powiedziane. Także co, myślę, że możemy zacząć i ponieważ będziemy skupiali się na juniorze, to też tutaj na poziomie tej roadmapy ja sobie tylko tworzę tutaj w osobnym okienku, Tore już zamknę i sobie otworzę tutaj w nowej zakładce po prostu, żeby to było troszkę lepiej widoczne. Więc w kontekście tej roadmapy nie będziemy przechodzili przez całą, ale skupimy się tutaj tak naprawdę, e, przejdziemy sobie od tych początkowych zagadnień, czyli general development skills przez C-Sharpa, aż tak naprawdę do dependency i Jackson, gdzieś dotąd sobie przejdziemy. Poruszymy tutaj te kilka sekcji wymienionych powyżej. Nie będziemy wchodzili poniżej do jakichś tematów związanych z cachowaniem, komunikacją, czy jakimiś, powiedzmy, zaawansowanymi testami, już nie mówiąc tutaj o tematyce mikroserwisów, bo to jest, no, jak dobrze pewnie wiecie, przynajmniej niektórzy z Was, temat rzeka, na, na bazie którego mamy jeden kurs, a pewnie gdzieś też drugi się w przyszłości pojawi. Także nie będziemy tutaj wchodzili aż tak bardzo głęboko, bo tak naprawdę na każdy z tutaj z tych potem poniższych tematów czy sekcji można by poświęcić, no, wielo, wielogodzinny kurs, wielogodzinne, znaczy w sumie wielogodzinne, bardziej wielotygodniowe szkolenia. Także skupimy się na początku. Odtąd, tak gdzieś powiedzmy, dotąd. To co? Myślę, że możemy w takim razie zaczynać. Ja tutaj będę też komentował oczywiście te odnośniki, które po swojej stronie dodałem. Dodaliśmy wspólnie tutaj z Darkiem Michałem do tego naszego repozytorium. I będę je komentował właśnie w kontekście tych tutaj przedstawionych na roadmapie sekcji, czyli przykładowo. Tutaj autor roadmap uważa, że dobrze znać gita, czy tam dobrze znać HTTP, czy dobrze znać y, procedury składowane, jeżeli chodzi skwala. Ja jakiś swój komentarz tutaj oczywiście do tego dorzucę. Wskażę ewentualnie skąd się uczyć, i ewentualnie wskażę też, co bym tutaj zmienił, co usunął, a być może co dodał, żeby tą roadmapę zrobić jeszcze bardziej tutaj kompletną bazując na swoich doświadczeniach wieloletnich w kontekście pracy w branży IT, no na stanowisku powiedzmy programisty plus inne, inne tutaj kwestie jakieś architektoniczne. Ale dobra, wracamy do repo. No i co, zaczynamy sobie w takim razie od samego tutaj początku. Więc autor na początku, e, zobaczmy jeszcze tutaj na samą legendę, mamy takie coś jak Personal Must Know oraz Good To Know. Tak naprawdę nas będą interesowały tylko te dwa, bo te chyba za bardzo tutaj się no, nie pojawią. Więc większość to będzie na zasadzie właśnie masno, czyli co musimy wiedzieć, więc zakładamy Tutaj powtarzam jeszcze raz, z perspektywy powiedzmy juniora, co powinniśmy wiedzieć, aczkolwiek, jak też powiem, na bazie swojego doświadczenia czy tam prowadzonych szkoleń, e, okazuje się, że rzeczy, które tutaj zakładamy, że powinien junior developer znać, czasami nie do końca e, osoby z dużo większym doświadczeniem, nawet mieniające się jako senior deweloperzy, naprawdę programiści mający 10 lat EXPA albo więcej, też nie do końca je znają. Także będę starał się. Te fragmenty również tutaj w tym naszym, w tym moim wywodzie zaznaczyć. Także zaczynamy od General Development Skills, Mamy tutaj wszystko na personal, must know. No i autor tutaj na początku zaczyna od gita, jak od samowersjonowania. Zgodzę się, ale zanim przejdziemy do gita, to ja bym chciał zacząć od innej rzeczy, czyli naprawdę. Od samej znajomości terminala. Czyli dałem tutaj w tym pierwszym linku odnośnik do takiej fajnej strony Link Journey, gdzie możemy sobie tak naprawdę wejść i poduczyć się. Może nie w trybie interaktywnym, bo oczywiście takie stronki też są, czy tam jakieś płatne kursy, ale w pełni darmowa stronka, jak praktycznie wszystkie te nośniki, które tutaj znajdziemy na tym naszym repozytorium, Możemy troszeczkę się poduczyć terminala. I uważam, że znajomość terminala jest bardzo ważna, ponieważ po pierwsze. Terminal będzie naszym źródłem prawdy. Czasami, czy to jak potem w kontekście gita, czy jakichś innych narzędzi, może być tak, że na przykład mamy jakieś, jakieś idę do pracy, mamy jakąś nakładkę graficzną, na przykład na gita, czy inne narzędzia potem. I tam coś nie działa. Natomiast jeżeli coś działa w terminalu, to... Tak naprawdę to jest wina tej nakładki graficznej, że coś tam programista może nie do końca napisał dobrze chodzi, że tam to nie działa, bo jeżeli działa to w terminalu, to po prostu działa wszędzie. Także terminal traktujemy jako źródło prawdy, jako taką pracę na troszkę niższym poziomie naszym systemem operacyjnym. Terminal warto znać, ponieważ tak naprawdę, jak się na przykład nauczymy, powiedzmy obsługi takiej powłoki jak Bash, nauczymy się troszkę języka skryptowego jakim jest Shell, to poradzimy sobie czy na Windowsie, czy na Linuxie, czy na Macu, czy potem na przykład próbując wdrożyć na serwer jakąś aplikację w prosty sposób, czy gdy się okaże, że faktycznie wejdziemy na Linuxowy serwer, trzeba coś tam będzie nagle zrobić, coś usunąć, jakiś plik edytować, zmienić i znając podstawowe polecenia z terminala, będziemy sobie w stanie w dowolnym środowisku poradzić nawet bez dodatkowych narzędzi graficznych, no bo nie zawsze je mamy do dyspozycji, czasami bezpieczeństwa, czasami z jakichkolwiek innych. Także polecam Linux Journey. Zacząć tutaj od podstaw na zasadzie command line, na zasadzie powiedzmy procesy, ewentualnie tutaj inne części, ale myślę, że command line postawał operacje właśnie na plikach, kopiowanie, usuwanie, listowanie, praca z procesami, listowanie procesów, wyszukiwanie po identyfikatorze, na przykład wyszukiwanie otwartych portów też się bardzo przydaje, bo czasami nam aplikacja gdzieś potem wisi, nie możemy jej znaleźć, a tak możemy sobie szybko coś wyszukać, mówiąc przysłowiowo, przysłowiowo ubić zmienić jakiś, jakąś treść w pliku tekstowym, także polecam w żornej, żeby z tym terminalem się na początek naszej przygody programistycznej oczywiście zapoznać. Bardzo ważna według mnie sprawa. Jeżeli chodzi o same terminale, to oczywiście na Windowsie mamy całkiem fajny Windows terminal, mamy wbudowany Windows. WSLA, czyli ten Windows Subsystem for Linux, także jeżeli pracujecie na Windowsie, no to polecam sobie zainstalować tutaj Windows Terminala, jeżeli on jeszcze nie jest w Wasz system domyślnie wbudowany i tutaj też polecam, linkuję do materiału Darka z kanału angielskiego, jak można ten terminal sobie fajnie właśnie tak powiem, zmodyfikować, ustawić, żeby fajnie wyglądał. Posiadało różnego rodzaju pluginy pozwalające nam w takiej wygodniejszej pracy. Także polecam luknąć sobie na ten filmik. Polecam również tutaj rzucić sobie okiem na tego linka, czyli znowu ustawienie terminala, tylko już nie w postaci filmiku, ale w postaci jakby wpisu na blogu. Czyli jak ustawić fajnie ten nasz Windows Subsystem for Linux, cały terminal, całe środowisko do pracy. Tak, żeby mieć fajnie skonfigurowany terminal. Natomiast, jeżeli pracujemy na przykład na Windowsie, to sorry, na Linuxie, czy tam na Macu, czy na czymkolwiek z rodziny Nix, Linuxowej, serzy Linuxowej, to ja od Ciebie bardzo polecam Ochmai ZSH, czyli tak zwany z -Shell, czyli nakładkę powiedzmy Shell na ten domyślny terminal, czy tam na Linuxie, w od dystrybucji, czy na, czy na Iterma w Macu. Bardzo fajne, i też nawet w tym linku do Windowsa, do stapu terminalu na Windowsie. Też tutaj znajdziemy, że faktycznie jest ten My ZSH, ten Zishel tak naprawdę pod spodem wykorzystywany. Także ZSH, super sprawa. A jeżeli na tak przykład pracujemy na Macu, to również polecam tutaj ten terminal. Znaczy potestować. Warp Dev taki troszkę bardziej fancy zbudowanym AI do na przykład wlistowania poleceń. Chcemy coś zrobić, pisujemy frazę, on nam wyświetla polecenie, także AI jest teraz bardzo w modzie. Niestety nie ma go czy na Windowsa, a na Linuxa są plany, że ma się pojawić, kiedy nie wiem, natomiast jeżeli pracujecie na Macu, no to zachęcam sobie luknąć też na Warpa i z fajnych nakładek na terminale, zwłaszcza na ZSH, to na przykład tutaj Power Level, taka fancy nazwa, 10K, 10 tysięcy, gdzie mamy fajne motywy graficzne i znowu dużą listę pluginów. Oczywiście to wszystko mamy odpowiednio, e, odpowiednią możliwość konfiguracji i mamy też w prosty, w dość prosty sposób wytłumaczone, e, na przykład na tym tutaj e, wpisie e, dotyczącym tego bloga. Dobra, idźmy dalej. Wrócimy do naszego, naszej roadmapy i tutaj nasz pierwszy skill, czyli ja ci dałem terminal jako taki jako taki wstęp. Praca z Gitem, kontrolowanie wersji, bardzo ważna sprawa. Więc oczywiście chcemy te zmiany, jak się ładnie mówi wersjonować, czyli nie chcemy przesyłać sobie, wiecie, plików ze znajomymi z pracy po, po FTP, zipami, jak to się kiedyś robiło na studiach, tylko faktycznie używać systemu kontroli wersji, gdzie będziemy widzieli zmiany, kto co zmienił, kiedy zmienił, będziemy w stanie pracować nad osobnymi feature'ami, potem mergować, jakoś te konflikty potencjalne tutaj, jak się nazywa po angielsku, angielsku, rezolwować, także Kontrolowanie wersji, system kontroli wersji jest bardzo ważny i raczej warto iść od razu w Gita. Szansa, że użycie czegoś innego jest bardzo niewielka. Oczywiście w niektórych branżach, może w jakimś Game Devie, czy się pracuje na bardzo dużych plikach, nie zawsze Git sprawdzi, ale w typowej pracy taki backend, tam front developer, Git raczej na porządku dziennym. Także polecam luknąć sobie na Gita. I oczywiście do Gita mamy masę tutoriali. Mamy bardzo fajny tutorial z oficjalnej strony Git SCM. Mamy tutaj również książkę pro git, oczywiście można sobie ją za darmo tutaj z tej stronki. Pobrać i mamy również inne tutoriale, na przykład taki fajny tutorial interaktywny, Learn Git Branching, gdzie możemy sobie luknąć, jak na przykład, czym są te branże w gicie, jak możemy sobie tutaj na przykład tworzyć branża per feature, jak potem te branże sobą mergować, czy tam mówiąc bardziej potocznie scalać. Także do samego gita jest naprawdę bardzo dużo fajnych, otwartych materiałów, na które warto sobie zerknąć i warto tego gita poznać. Czyli, ok zakładamy, że jesteś programistą, który już ma ten terminal, Umie tego Gita, oczywiście umie język programowania na zasadzie zmienne metody, funkcje, klasy, zakładając, że w naszym przypadku jest to C Sharp. No i teraz chcemy pracować gdzieś z tymi aplikacjami sieciowymi, jakby na, poruszającymi się w kontekście sieciowym, gdzieś z tymi aplikacjami webowymi. Tak tutaj padła sugestia, żeby nauczyć się czym jest HTTP, HTPS, potem ewentualnie jakiś tam TLS, SSL. Ja najbardziej się zgadzam, ale zanim przejdziemy do tego czym jest HTP, to warto sobie zobaczyć na coś takiego. Co nazywa się modelem OSI. Czyli jak sobie klepiecie na Google OSI, tak, Open Systems Interconnection OSI Model. Jeżeli studiowaliście cokolwiek związanego z informatyką, to jest spora szansa, że na jakimś przedmiocie sieciowym było Wam to do głowy, że <laughs> tak powiem, mocno, mocno tutaj wtłaczane. OSI Model. Składający się powiedzmy z siedmiu części, taka pewna standaryzacja, e, mówiąca nam, e, jak te nasze aplikacje, właśnie wykorzystujące sieć, jak ta nasza warstwa sieciowa jest podzielona. Od takiej warstwy najbardziej fizycznej, gdzie po prostu transmitujemy, jakby wysyłamy te takie gołe bity, zero-jedynki, po jakimś nośniku fizycznym, po jakimś kablu światłowodzie, aż do warstwy siódmej, tak zwanej aplikacyjnej, gdzie następuje ta interakcja pomiędzy nami. A właśnie komputerem, i na przykład na poziomie jakiejś tutaj aplikacji wykorzystującej dane protokołściowe do komunikacji, gdzieś ta komunikacja pomiędzy naszą przeglądarką a jakimś tam serwerem, jakimś web API, gdzieś tam hostowanym sobie w sieci czy w chmurze, zachodzi. Także warto sobie zobaczyć, czym ten model OSI jest, bo potem się właśnie pojawia, że na przykład teraz HTTP albo FTP albo SMTP do wysyłki maili operuje na protokole siódmym najwyższym na warstwie aplikacyjnej, a na przykład TCP UDP, które służą do transmisji danych, operują na protokole. Czwartym, czyli transportowym, i tak dalej, i tak dalej. Także taką teorię tutaj z tyłu głowy, w kontekście pracy z aplikacjami mieściowymi, na pewno warto mieć. Idąc dalej, zobaczmy: HTP i HTPS zgadza się, czyli warto oczywiście wiedzieć, czym jest protokół HTTP. I tu oczywiście mamy kilka linków pomocniczych do pointa do Mozilla, która ma bardzo fajną dokumentację, czy do Cloudflare'a, który również ma sporo ciekawych tutaj wpisów na swoich blogach. Więc HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Bardzo warto dobrze poznać, czym ten protokół jest, ponieważ no, tworząc aplikację, czy to będzie Web API, nasz backend, czy to będzie właśnie jakiś nawet powiedzmy, frontend, to oczywiście na tym protokole HTTP w głównej mierze się poruszamy, przesyłamy te nasze widoki, przesyłamy te nasze powiedzmy JSONy, czy jeszcze tam inne dane ogólnie po sieci. Także HTTP warto poznać. On nie jest jakoś szczególnie skomplikowany. Protokół do komunikacji ściowej pomiędzy właśnie aplikacją kliencką i aplikacją działającą po stronie serwera. Składa się powiedzmy z kilku części. E, mamy tutaj ciasteczka, mamy nagłówki, mamy kod odpowiedzi. Także wszystko to, co znacie, nawet codziennego użytkowania internetu, tylko tutaj jakby wyłożone wam w, w kontekście właśnie teoretycznym. Także polecam e, polecam. Bardzo tutaj polecam, zachęcam do zapoznania się właśnie e, z tym protokołem. HTP, czyli jakby siódmym na poziomie tej naszej warstwy os, jeżeli chodzi o komunikację, czyli czym jest HTP i dlaczego jest tak ważny w kontekście tworzenia aplikacji webowych. I oczywiście rozszerzeniem znaczy rozszerzeniem w kontekście zabezpieczenia będzie tutaj nasz HTTPS, czyli jakby protokół HTP, tylko z dodatkowym szyfrowaniem i tutaj również dodatkowy odnośnik. Czym jest HTTPS? Czy właśnie ten Secure HTP bądź ewentualnie zobaczyć sobie, czym są certyfikaty, czym jest TLS, w jaki sposób to szyfrowanie działa. Także warto się z tym zapoznać, ponieważ no nie ma co ukrywać, raczej chcemy, żeby nasze aplikacje, nasze witryny były bezpieczne. Czy to tworzone przez nas, czy te których my używamy na co dzień? Nie chcemy, żeby tutaj hakerzy mieli możliwość na przykład złapania ruchu, który nie leci szyfrowany do, do, do serwera, do którego te dane przesyłamy. Także bardzo warto się zapoznać właśnie również z HTTPS-em, przynajmniej w kontekście, czym on jest, jak działa, może bez wchodzenia w jakieś tutaj zaawansowane algorytmy kryptograficzne. Idąc dalej, po HTTPS-ie, z którym się oczywiście zgadzam, zanim przejdziemy tutaj do jakiegoś chat GTP, który oczywiście jest obecnie w modzie, to warto zapoznać się no, z podstawowymi narzędziami do wysyłania żądań, no bo jakoś musimy z tym naszym serwerem gadać. Czy to będzie CURL, i znowu wracam tutaj do terminala. Warto znać terminal i warto znać pewne narzędzia, tak jak na przykład warto znać obsługę gita w terminalu, bo jeżeli w terminalu coś działa, a w aplikacji graficznej w stylu na przykład jakiś tam git Kraken czy cokolwiek innego byśmy mogli użyć, coś nie zadziała, to znaczy to jest wina aplikacji, a nie wina Gita, który w terminalu jakoś prawdy działa. Tak samo może na przykład z aplikacją typu CURL, czy tam inaczej nazwaną CURL, która służy do wysyłania zapytań po HTTP. Więc jeżeli już sobie na stworzymy pierwszy serwer, albo zanim go stworzymy będziemy chcieli z kimś pogadać po sieci, z jakimś powiedzmy testowym web API, czy nawet wysłać zapytanie do strony typu Google.com czy jakiejkolwiek innej, to możemy na przykład właśnie użyć CURLA jako takie narzędzie wbudowane w terminal do wysyłania zapytań. I tutaj oczywiście znajdziecie w dokumentacji znajdziecie tutaj fajny tutorial jak tego Kerla można sobie używać. Także polecam tutaj luknąć sobie na Kerla. Bardzo proste narzędzie, a naprawdę się przydaje. Zwłaszcza gdy nie zawsze mamy dostęp do np. Na narzędzi typu Postman, Insomnia czy tam Visual Studio Code z rest client które oczywiście są fajnymi narzędziami graficznymi, do wysyłania zapytań, ale jak mówię, nie zawsze mamy do nich dostęp. Czasami chcemy coś szybko sprawdzić, czasami gdzieś bijemy na jakiś serwer zdalnie po SSH, czy w inny sposób chcemy coś wysłać, no to pyk, CURL leci komenda przez terminal, wysyłamy żądanie, weryfikujemy response, dołączamy jakieś dane, sprawdzamy headery, ciasteczka i mamy wszystko jak na dłoni. Także zachęcam zapoznać się z Kerlem, a jeżeli ktoś preferuje narzędzia graficzne, to oczywiście z takich najbardziej popularnych Postman, Insomnia czy jak właśnie też wspomniałem w moim tej przypadku ja lubię bardzo Visual Studio Coda z Resklient. Client. No i dobra, idźmy dalej. Czyli to rozszerzyliśmy sobie o narzędzie do wysłania zapytań. Mamy tutaj wskazówkę, żeby używać ChatGPT. Zgadzam się. GPT jest bardzo pomocny do nauki w kontekście zwłaszcza nowych języków. Pozwala nam również tłumaczyć na przykład stawki kodu z języku, który znamy na inny język. Bardzo bardzo fajna sprawa, a również że Ciebie polecam sprawdzić Copilota na GitHubie. Mam wtyczki do Visual Studio, do Ridera, ogólnie do projektów JetBrainsa, do VS Code a. i Copilot nam pozwala pisać kodzik no właśnie z takim pomocnikiem w postaci tej naszej sztucznej inteligencji, gdzie czasami wystarczy podać samą nazwę funkcji, czy w podać komentarz, co chcemy napisać i jest spora szansa, dostaniemy taki gotowy kodzik które ewentualnie lekko zmodyfikujemy i będzie działał. I bardzo fajnie to się sprawdza w kontekście nauki np. Na nowego języka czy frameworka. Ja sam sobie gdzieś tam pisząc po godzinach jakiś pet project w czasami zamiast jeszcze tej dokumentacji, jak coś tam w tej składni napisać, wrzucam sobie kawałek kodu i on jakby sami dopowiada, co potencjalnie chcą uzyskać, ewentualnie to refaktoruje w prosty sposób. Także polecam GPT i Copilot takiej właśnie pracy się pracy z kodem. I ostatnia rzecz struktury danych, algorytmy. Od ciebie powiem, że naprawdę, oczywiście warto je znać, przynajmniej tak pobieżnie, z takich najważniejszych, myślę, stron najbardziej popularnych, big O czy czyli wiedzieć, jakie struktury danych mamy dostępne. Kiedy się jakie sprawdzają, jaka jest powiedzmy złożoność, to właśnie złożoność ON, kiedy na przykład warto użyć struktury X w kontekście wyszukiwania danych, kiedy w kontekście na przykład jakiegoś dodawania danych, czy na początku kolekcji, czy na końcu, czy pośrodku, czy w kontekście indeksowania, co będzie szybciej, co potencjalnie może mieć większą złożoność albo mniejszą. Także to warto znać. Nie trzeba oczywiście tego użyć na pamięć, bo finalnie wykorzystujemy kilka struktur danych, typ jakąś tablicę, kolekcję, typu lista, słownik, hashmapę. Czy tam kolejkę, ale jednak dobrze z tyłu głowy to mieć. Zwłaszcza jeżeli ktoś chce potem aplikować do firm zajmujących się troszkę bardziej wyspecjalizowanym oprogramowaniem, gdzie ta wydajność ma bardzo znaczenie, no to nawet spora szansa, że na rozmowie rotacyjnej ktoś z Was z tych algorytmów czy struktur danych po prostu będzie tutaj, mówiąc kolokwialnie, mocno gnębił. Także to warto poznać. Także Big o Cheat Sheet i stronka Microsoftu oraz tutaj stronka na blogu gdzie mamy też w kontekście .neta, czym te struktury są, jakich, powiedzmy, klas możemy używać, żeby je sobie wywołać. I tu jeszcze taka fajna wizualizacja, jak one wyglądają w kontekście takim bardziej graficznym, na przykład stos, kolejka, lista, jak to jest, powiedzmy, tak naprawdę, jak to pod spodem działa, gdybyśmy sobie to mieli zaprezentować graficznie, a dopiero potem zaimplementować w kodzie. To co? Przejdźmy w takim razie dalej do części C-Sharpowej. I oczywiście zakładam tutaj, że no C-Sharpa... Musimy znać, jeżeli chcemy pisać tutaj backend w C Sharpie, używając ASP.NET Core. Natomiast no, nie do końca się zgodzę, że musimy znać postawy C Sharpa 11. Ja już prawdę mówiąc, no nie pamiętam dokładnie, jakich featurey weszły w 11 czy w 10. Po prostu gdzieś tam sami coś na blogu poczytam i ich sobie użyję, jak mam potrzebę. Natomiast tak naprawdę wydaje mi się, że w zupełności wystarczy znać postawy C Sharpa gdzieś może w wersji od 6 i 7 w górę, bo potem już dochodzą w większości właśnie jakieś takie smaczki językowe, jakieś dodatki, troszkę więcej paradygmatów z, z programowania funkcyjnego. Także nie mówię, że nie zgodzę się, że 11, a mi się wydaje, że 6, 7 w górę, jak będziemy znać dobrze, to w zupełności wystarczy, a te dodatkowe bajery językowe zawsze możemy szybko sobie gdzieś tam sprawdzić i się ich ewentualnie douczyć. Tak co do szarpa, to oczywiście materiałów mamy tutaj bardzo dużo, płatnych i darmowych. Jest mój tutaj materiał z mojego jeszcze bloga i własnego YouTube'a Piotr Gankiewicz tego kanału, Becoming Software Developer, gdzie Okej, okay, jest docelowo taki tutorial na 20 chyba ponad godzin związany z ASP.NET Core'em, jeszcze tej wersji pierwszej przed .NET Core 3.1, tam jakieś 1.0 chyba leciało do 2.0 max i od pewnej części skupia się na SP.Network, natomiast na początku skupia się też na postawach samego z Sharpa, no, które jakoś mocno się zmieniły, także to się oczywiście dalej kompiluje. także Zachęcam sobie ewentualnie na ten mój kanał luknąć, koniec autoreklamy. Z materiałów innych, fajnych, tutaj dwie playlisty, znaczy dwa materiały od Microsoftu, czyli twórcy języka. Taki Fundamentals for Beginners, bardzo tutaj rozbudowany, fajny materiał. No i na 8 ponad godzin. Kursik, w miarę nowy, do na rok temu i też taka playlista troszkę krótsza, kilkanaście tutaj, czy tam kilkadziesiąt filmików e, dotyczących poszczególnych featureów, jeżeli chodzi o C Sharpa. I oczywiście mam masę książek, masę tut tutoriali. E, bardzo fajna dokumentacja Microsoft, tu jeżeli chodzi o C Sharp, czy też ASP.NET czy potem inne narzędzia, także warto sobie luknąć. Mamy też tutaj tak zwaną żółtą księgę. Możemy sobie oczywiście Zdarmo darmo pobrać C Sharp Programming Yellow Book, polecana przez wiele osób, i mamy również troszkę bardziej zaawansowaną książkę nazwaną C Sharp In Depth, którą również bardziej polecam. Ja ją, ją czytałem i tylko zresztą ją, ale którą edycję je, jej czytałem. Mam tutaj gdzieś nawet obok na półce tę książkę w wersji fizycznej, tak żeby wejść potem troszkę głębiej w język. Czyli nie tylko wiecie proste metody, funkcje, klasy, interfejsy, ale żeby też potem troszkę bardziej poznać inne zaawansowane właśnie koncepty, jeżeli chodzi o. Ten nasz powiedzmy język. No i właśnie, zostajemy na chwilkę w czymś Dev, ponieważ według mnie, jeżeli będziemy pracowali po prostu jako programiści, programistki, czy to z ASP.NET Corem, czy może z jakąś aplikacją desktopową, czy konsolową, ale z ASP.NET Corem szczególnie, to na pewno warto skupić się na czymś takim jak Link, na czymś takim jak właśnie delegaty i na czymś takim potem jak aplikacje, jak powiedzmy wątki i tak zwany TPL, Task Parallel Library oraz jakby tworzenie kodu asynchronicznego, do którego za chwilkę dojdziemy. Także w kontekście tej książki, szczególnie materiałów takim troszkę bardziej zaawansowanymi aspektami podstaw języka C-Sharp, jakkolwiek to brzmi, zaawansowane podstawy, to zachęcam szczególny nacisk położyć na naukę w kontekście delegatów, czyli czym są delegaty, Ogólnie jako keyword, ewentualnie eventy, event handlery i potem właśnie te wszystkie delegaty typu action, funk, czym jest potem expression jako drzewo tutaj e, i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo istotne. To potem, potem idziemy dalej właśnie w linka, uczymy się operatorów, które się przydają zarówno w kontekście operowania na kolekcjach, jak i mega się przydają potem w kontekście wykonywania operacji na bazie danych. Także do tego znajdziemy masę kursów. Tutaj podałem przykładowe. Jakieś dwa linki, właśnie do tu, rozdziału StudyLars y, Teachers, y, bądź ewentualnie na C-Sharp in Dev, też znajdziemy kilka darmowych rozdziałów i możemy sobie tutaj ewentualnie poczytać. Na przykład mamy Delegates and Events, poczytać sobie, czym są delegaty, czym jest na przykład Closure, y, czy jakieś inne takie ciekawsze aspekty, jeżeli chodzi o postawienie z GAS C Sharp. Także to jest mega ważne, żeby to dobrze zrozumieć. I kolejna ważna według mnie rzecz, Związana z językiem, ale nie, nie tyle, jeżeli chodzi o sam C Sharp, ale ogólnie, jeżeli chodzi o programowanie, bo to nie jest tylko c Sharp. To jest liźnięcie tematów dotyczącego wątków, czyli czym jest wątek, czym się różni proces od wątku. Po co te wątki są? Co to znaczy, że aplikacja jest wielowątkowa? Tutaj wylinkowałem, polinkowałem kilka jakby materiałów właśnie do informacji o wątkach, threads, threading, różnice pomiędzy procesem a wątkiem. Czym tak naprawdę jest wątek. Tutaj mamy też na taki fajny temat, czy naprawdę jest wątek, czym są aplikacje wielowątkowe. Tutaj mamy też stronkę z takim powiedzmy, no, jakby serią wpisów dotyczących wątkowania, jeżeli chodzi o C-Sharp, bo to nie jest tylko ASP.NET Core. ASP.NET Core oczywiście tego po pod też mocno używa, ale to jest ogólnie C-Sharp, czy ogólnie dowolny inny język, czy to będzie język, Powiedzmy, działający w oparciu tam o jakiś tylko jeden wątek, czy raczej język wielowątkowy, jakich podejrzewam jest więcej, takich w mainstreamie, jeżeli chodzi o pracę, to bardzo warto, tak jak powiedzmy, znamy, powinniśmy znać struktury danych, czy jakieś podstawowe informacje o tym jak na przykład działa procesor, pamięć, dysk, czym jest sieć, czym jest właśnie ten model OSI, P2HTP. Tak samo powinniśmy wiedzieć, czym są na przykład wątki, czym są procesy, czym są sokety i tak dalej, i tak dalej. Także mega istotna sprawa. Super też blog pana Stephen Clary, On chyba pracuje w Microsoftie, jeżeli się nie mylę, a jeżeli się mylę, znaczy no z mało istotne, to jest taki naprawdę guru, jeżeli chodzi o wątki, asynchroniczność. Naprawdę wydawać się może, a, 10, prawie 10 lat nie wpis, nie? Na on się praktycznie nie zestarzał, także zachęcam zapoznać się tutaj też z tym blogiem. I też, żeby tutaj Was nie wystraszyć, bo mówimy sobie: Roadmapa dla junior dewelopera. Okej, okay. niektóre z tych tematów, zwłaszcza te fredy, te wątki, mogą zahaczać dość mocno o poziom seniority. Plus, bo też nawet nie wszyscy seniorzy w tym siedzą, bo nie ma co ukrywać, to jest wchodząc w to głęboko dość specyficzny temat. Ja tutaj nie mówię, żebyście zaczęli pisać własne jakieś threadpoole czy inne, zaawansowane e, jakieś komponenty dotyczące wątków, czy algorytmów związanych z wątkami po swojej stronie, wiecie, żebyście ich nauczyli, ale żebyście zrozumieli ogólnie istotę wątku, nie? Jeżeli ktoś wam powie, słuchajcie, piszemy aplikację wielowątkową, to wam się powinna od razu z tyłu głowy zapalić taka lampka. Okej, okay, to znaczy, że jeżeli mam aplikację wielowątkową, to wtedy na przykład nie mogę sobie, znaczy, Mogę sobie zrobić jakąś zmienną globalną, albo jakiś tam powiedzmy obiekt ze stanem, ale jeżeli będę go chciał modyfikować tak globalnie, a mam wiele wątków, no to jeżeli to tak zrobię na pałę, no to wiele wątków może jednocześnie na przykład zmienić, prawda, do tej zmiennej, do tego pola, tej właściwości obiektu, przypisać jakąś wartość, będę miał niespójne dane, coś się wykrzaczy, poleci jakiś wyjątek, muszę potem się pouczyć może o mechanizmie synchronizacji danych, może o jakichś lokach, mutexach, czy może w kolekcjach typu Concurrent, które nam pozwalają z, tym, z tą wielowątkowością pracować. Także to jest mega istotne, bo jak się za chwilkę też okaże, na przykład ASP.NET Core. Domyślnie jest frameworkiem, który działa wielowątkowo. Jeżeli tam nie będziemy mieli z tyłu głowy, że te wątki gdzieś w ogóle istnieją, no to jest spora szansa, że sobie dość szybko, no, niestety, niestety, możemy strzelić w stopę, próbując napisać prostą aplikację webową. Także tutaj podlinkowałem kilka materiałów, jeżeli chodzi o wątki, też jeżeli chodzi o takie właśnie proste mechanizmy dotyczące tą pracą, tej, tej pracy z kodem wielowątkowym, też jest fajnie, żebyście rozróżniali poza wątkami, na przykład co to znaczy, że program wykonuje się współbieżnie, że kod się wykonuje współbieżnie, albo że kod się wykonuje równolegle. Te różnice pomiędzy współbieżnością, z równolegleniem procesów i tak dalej. Więc tutaj kilka takich fajnych linków. Idąc dalej, jak już gdzieś te wątki tak sobie liźniemy, żeby w miarę czaić bazę, o co w nich chodzi, to warto w kontekście Sharpa, takiego troszkę bardziej zaawansowanego, zobaczyć sobie tak zwane TPL, czyli Task Parallel Library, Czyli tak naprawdę no, można powiedzieć jedna z takich bardziej przyłomowych rzeczy, które wprowadził C-Sharp, które podejrzewam kilka języków potem podpatrzyło, przynajmniej jeżeli chodzi o semantykę. Takie async await na przykład spotkamy w TypeScript, spotkamy też w Rustie czy w paru innych językach. Natomiast z TPL-a się przede wszystkim na task-based asynchronous programming, czyli na tym czym jest asynchroniczność i czym są właśnie te słowa async, await, task. Co to znaczy, że kod jest wykonywany asynchronicznie i jakie benefity daje to naszej aplikacji. I tutaj oczywiście poza linkami do dokumentacji polecam bardzo materiał Darka, który się pojawił niedawno na kanale. Jest spora szansa, że być może go widziałeś, widziałaś. Także materiał Darka dotyczący async Awaita na naszym kanale polskim. Bardzo polecam. Tutaj również link do bloga Mezjantiu, gdzie mamy sporo podlinkowanych ciekawych tematów, jeżeli chodzi o Asynka, wątki i nie tylko. Także tu można sobie zawsze coś dla siebie ciekawego wyłuskać. Więc jeżeli chodzi o tę część szarpową to tak, postawy języka, kwestie dotyczące zaawansowanych aspektów, typu właśnie jakieś wątki, delegaty, linku, prawda, closures, tego typu rzeczy. Oczywiście znajomość samego dodneta Dodnet Corea, jako czym jest Dodnet Core, czym jest Jit, czym jest ten Dodnet Runtime. No i tutaj też nauka Dodnet CLI, która jest dość prostą sprawą, możemy sobie. Po, jakby po zainstalowaniu dotnet core'a, dodneta 7 aktualnie. Mamy w terminalu możliwość wykonywania poleceń. Także zachęcam się zapoznać z pracą z terminala. Jak możemy jak z terminala prosto zrobić nową aplikację dotnet core'ową, tam dotnet 7 aktualnie, czyli polecenia w typu dotnet new, dotnet build, dotnet run. W zupełności nam wystarczą, żeby prostą aplikację zrobić, tak żeby, tak jak w przypadku Gita, czy w przypadku powiedzmy tego Kerla gdzieś ten terminal poznać, bo czasami chcemy coś szybko zrobić, nie zawsze mamy UI, a mając tutaj CLI możemy sobie pewne rzeczy jakoś na przykład prosto zaimplementować, czy oskryptować. Także jeżeli chodzi o .NET to tyle, oczywiście narzędzie do pracy z naszym donetem do, do koloru. Ja jestem fanem Raidera jako moje ulubione IDE, my tylko ja. Oczywiście mamy do wyboru również Visual Studio pełne na Windowsa. Mamy też na Maca, ale nie do końca polecam. Mamy VS Code jako lekki edytor i mamy też JetBrains Vita jako, podejrzewam, taka odpowiedź JetBrainsa na VS Code, a. taki też lekki, fajny edytor. Także do do koloru. Ja osobiście zachęcam sobie sprawdzić do pracy Raidera. No i co? Idziemy dalej. Mamy teraz tutaj informację o sequelu, więc znajomość SQL-a, czy też bardziej bym to rozszerzył o znajomość baz, da baz danych. Czy tutaj widzimy Fundamentals about Database Design and SQL Syntax, także jak najbardziej się z tym zgadzam, czyli warto wiedzieć, czym te bazy danych są, dlaczego lepiej mieć bazę danych niż zapisywać bezpośrednio do pliku. Nie mówię, że za zawsze, ale praktycznie zawsze, zwłaszcza potem w kontekście takich faktycznych aplikacji produkcyjnych, gdzie mamy jakichś użytkowników, zamówienia, klientów, faktury i tam inne masę danych, raczej tego nie chcemy trzymać rozparcelowanego w plikach. Także w kontekście wstępu do baz danych SequelBold.com bardzo fajna strona jeżeli chodzi o taki wstęp do baz danych i ogólnie do sql jako tego języka, czyli Structured Query Language, który nam pozwala na tych bazach typu SQL operować. Oczywiście pamiętajmy, że mamy też inne bazy. Mamy bazy NoSQL, mam bazy grafowe, mam bazy key value, ale SQL no jest spora szansa, że będziecie używali jakiejś bazy relacyjnej, wykorzystującej język typu SQL, czy to będzie SQL Server, czy MySQL, czy PostgreSQL. Postgres jest spora szansa, że w pracy na taką bazę traficie. Także tu mamy fajną stronkę, gdzie możemy sobie na spokojnie przejść tutorialem. I co ważne, jest on interaktywny, możemy sobie po prostu tutaj taki tutorial jakby wykonywać interaktywnie i patrzeć, czy te nasze dane z tej bazy są zwracane poprawnie. Także fajna sprawa, żeby się nauczyć tutaj interaktywnie rozwiązywać pewne zdanka i ten język poznać. Druga stronka SQL tutorial tutaj też troszkę mniej interaktywnie, ale takie najbardziej najważniejsze rzeczy w kontekście wstępu. Konstrukcji bazy danych, jakichś tutaj operatorów, samego języka. Mamy tutaj sporo informacji. Warto też potem poznać w kontekście bazy danych oczywiście, czym są procedury składowane, czym są pewne constrainty, indeksy unikalne, klucze obce, klucze podstawowe. Jakieś tam złożone indeksy, tego typu rzeczy. Warto według mnie tutaj też poznać, bo tego tutaj chyba troszkę brakło, czym są na poziomie baz danych transakcje, czym jest tak zwany ACID, co te właściwości oznaczają, bo transakcje naprawdę będą się nierzadko pojawiały w waszych aplikacjach i dobrze, warto je dobrze znać. Tutaj też polinkowałem dwa fajne materiały. Jeden do, jakby, wykład Martina Klepana, taki bardzo mądry gościu, ma bodajże doktorat. Nie wiem, czy w Cambridge, czy w innej takiej kodackiej uczelni. Zajmuje się systemami rozproszonymi. Ma też bardzo fajną książkę, między innymi Design Data Intensive Application. Ma swój też kanał na YouTube, bardzo polecam. I tu ma fajny wykład w kontekście bazy danych troszkę bardziej zaawansowany, ale właśnie w kontekście tej transakcyjności. I drugi również od pana Oren Eini który jest twórcą e, może nie mega popularnej, ale bardzo ciekawej bazy danych napisanej w dotnecie, tak zwanej RavenDB i on tutaj pokazuje w ciągu całej godziny o co w tych bazach danych chodzi od początku. Też troszkę bardziej zaawansowany wykład, ale no fajnie pokazuje o co w tym chodzi e, i co trzeba brać pod uwagę, żeby taką bazę powiedzmy samodzielnie zaimplementować. Także jeżeli ktoś się interesuje internalami, no to czemu nie, zawsze warto sobie na taki materiał luknąć i czegoś nowego się. Dowiedzieć i oczywiście pamiętajmy, bazy mamy SQL, ale mamy też inne bazy, jak, jak przed chwilą wspomniałem. Także w kontekście nakład różnic pomiędzy bazą typu SQL, sequel, NoSQL, sequel, tutaj też polinkowałem kilka materiałów, bo może będziecie używali Postgresa, może użyjecie Mongo, może użyjecie Redisa, może użyjecie Cassandry. Także warto tutaj też troszkę rozszerzyć wiedzę niekoniecznie od razu wbijać w inne bazy poza, poza SQL-em, poza bazami relacyjnymi, ale żeby troszkę jakby kojarzyć tutaj, że też inne rodzaje baz danych istnieją. Także kilka materiałów w kontekście baz danych i też jeżeli chodzi o pracę z bazami danych w kontekście na przykład naszej aplikacji. So, tworzymy aplikację, chcemy sobie do niej podpiąć bazę danych. Teraz pytanie, jak tą bazę odpalić? To tutaj oczywiście możemy tą bazę sobie lokalnie zainstalować. Możemy zainstalować instancje PostgreSQL lokalnie. Ale zazwyczaj bywa, bywa to karkołomne, Dlatego ja od Ciebie polecam zapoznać się też z postawami Dockera. Nawet do końca, na początku, może nie rozumiejąc o co tam w tym bardzo chodzi, ja tak miałem przynajmniej na początku z Dockerem, dopiero potem tak do tego mocno siadłem. To dzięki Dockerowi możemy w bardzo prosty sposób na przykład sobie odpalić taką bazę lokalnie. Dosłownie wykonując jedno polecenie, wstaje nam baza, potem drugim poleceniem zabijamy bazę. Nie musimy niczego instalować, niczego setupować w sensie bazy danych, na przykład instalując tam execa SQL Server Studio, tam SQL Serwerem na naszym Windowsie, czy tam innym systemie operacyjnym, nie musimy tego robić, tylko mamy Dockera, jedno polecenie, baza wstaje, drugie baza się zamyka i możemy sobie lokalnie pracować, czy to z bazą danych, czy potem z jakimiś innymi elementami infrastruktury. Także zachęcam też ewentualnie przy okazji luknąć sobie na Dockera, nie tyle co w kontekście samej bazy danych, bo Docker ogólnie konteneryzacja, bo to nie jest tylko Docker, ale konteneryzacja jako... Pewien pulset, zbiór narzędzi, pewna filozofia jest super. Natomiast w kontekście właśnie takim, że chcę mieć aplikację, uczę się tego ASP.NET Core'a, powiedzmy, chcę sobie zrobić aplikację, która gada z bazą danych, to zamiast teraz sami się głowić, jak tą bazę dobrze odpalić, wchodzimy do Docker, jak uruchomić, prawda, SQL, tam Postgresa czy cokolwiek innego. Pyk, jedno polecenie, bazka wstaje i możemy sobie z nią pracować. Także zachęcam na. Taki setup przez kontenery z pomocą powiedzmy dockera sobie luknąć, i oczywiście w kontekście narzędzi, ja znowu polecam stack data DataGrip jako narzędzie, które się łączy z różnymi bazami, czyli nie tylko SQL, też NoSQL, jeszcze inne typy baz danych, ale mamy również np. przykład Admina, jeżeli używamy Postgresa, mamy również Debivera, jako darmowe narzędzie, które również łączy się z różnymi bazami danych i mamy np. również takie zaawansowane narzędzie, tzw. SQL Server Management Studio, jak się może domyśleć, głównie do baz od Microsoftu, ale bodajże chyba też z Postgresem działa z tego, co kojarzę. Także narzędzi mamy całą masę, oczywiście jest ich trochę, jeszcze trochę więcej, i możemy sobie zawsze w necie pewne narzędzia wygooglać. No i teraz właśnie, czyli znamy język, mamy te fundamenty w kontekście ogólnie tego, jak działa komputer, kompilator, czym są te wątki, prawda, czym jest ta sieć, ten protokół HTTP, czym są bazy danych, no i chcemy teraz sobie z tym ASP.NET Core'em popracować, więc tutaj mamy wskazane z takiego jak MVC, REST, konfiguracja aplikacji, middleware. Y. Inne rzecz. No więc po kolei. Wstępem do ASP.NET Core zakładając, że już znamy ten HTTP protokół, no oczywiście będzie strona Microsoftu, czyli learn.microsoft.com. Tutaj mamy, no, jakby wstęp do ASP.NET Core i oczywiście tutaj mógłbym podlinkować, co też znajdziecie na początku repozytorium, nasz, prawda, kursik <coughs> Solid Web API angielski bądź Solid Web API wersji polskiej, który oczywiście na platformie znajdziecie. Także tutaj oczywiście na solidzie angielskim, polskim znajdziecie, sobie, no. Wielogodzinny kurs dotyczący, poruszający większość z tych rzeczy, które są podnikowane w kontekście materiałów darmowych, to oczywiście ułożonych odpowiednio od A do Z, od podstaw przez potem właśnie z AOS z Core, połączenie z bazą danych i inne mniej lub bardziej zaawansowane rzeczy. Natomiast oczywiście, będziemy z tym kursik teraz przechodzili, natomiast tak, żebyście ewentualnie z tyłu wmieli, że my to też gdzieś nagraliśmy i sporo tych rzeczy tam, jakby w kontekście tej roadmapy, a nawet troszkę więcej zostało pokrytych. Niemniej jednak. Zakładają, że uczymy się używając innych materiałów, to tak. Stronka Microsoftu oficjalna jest bardzo fajna, i tutaj autor zaznacza, żeby zacząć czegoś takiego, co nazywa się MVC. No więc MVC jako tak zwany wzorzec model view controller, tutaj mamy podlinkowany poniżej, gdzie model to jest nasza część związana powiedzmy z modelem domenowym, z logiką aplikacyjną, biznesową, czyli tam, gdzie te nasze rzeczy się dzieją w aplikacji, gdzie ten stan naszych danych biznesowych się zmienia w czasie, to jest ten model. Z widokiem, czy czymś, co renderujemy, powiedzmy, do łóżkowika, jako jakiś formularz z danymi, jakąś tabelkę, i kontrolerem, który, tak powiedzmy, klei nasz model, czyli te nasze dane biznesowe. Z tym widokiem z takim mediatorem, gdzie pomiędzy widokiem przerzucamy dane do modelu i zwracamy z modelu dane do widoku, mówiąc w dużym skrócie, tak bardzo generalizując. Więc popularny, bardzo wzorzec. I tak się gdzieś aplikacje pisało, i można powiedzieć, że dalej tak się niektóre aplikacje pisze, bo dalej sami ze strony serwera my po prostu zwracamy widoki. Chociaż. Aktualnie bardziej w modzie są to aplikacje typu Single Page Application, gdzie jest backend na zasadzie API, i aplikacja, powiedzmy, napisana w TypeScriptie, czy ogólnie w JavaScriptie, która sobie po sieci z nami gada. I to tak wiecie, ta stronka się nie otwiera co chwilę. Mamy takie uczucie, że to wszystko jest takie prawie natywne, jak aplikacja desktopowa. Czy tam jakaś mobilna? Natomiast sam wzorzec, model i kontroler warto poznać, żeby wiedzieć, powiedzmy, czym on jest, bo on potem się przewija bardzo często. Znowu, to nie jest wzorzec Microsoftu, to jest taki ogólno, powiedzmy, znany wzorzec w kontekście tworzenia aplikacji webowych i nie tylko. No i teraz tutaj autor od mapy, co mówi dalej? Czyli poznamy sobie MVC, to fajnie byłoby poznać reseta, czyli poznamy, czym jest ten model, czym jest ten widok, czym jest ten kontroler, to byłoby dobrze wiedzieć, czy są może jakieś pewne utarte konwencje, standardy w kontekście tego, jak te nasze operacje, te nasze tak zwane endpointy, ścieżki w API mają wyglądać? No więc są. I faktycznie mamy coś takiego jak REST, czyli RESTful Services. Możemy sobie ten skrót oczywiście rozwinąć. Mamy tutaj m.in. taką stronkę REST API Tutorial, gdzie możemy sobie przeczytać, czym ten REST jest. I tak naprawdę znając postawy HTTP, wiedząc, że HTTP to jest ten protokół do komunikacji to typu klient-serwer, że HTTP jest bezstanowe, że w HTTP mamy różnego rodzaju kody, że mamy tam ciasteczka, mamy nagłówki. Jakby REST to standaryzuje w ten sposób, że ona mówi, czego kiedy używać. Jak się do tych naszych ścieżek odwoływać? Jak je definiować? Więc warto sobie tutaj o tym reszcie poczytać. Mamy tutaj, mamy tutaj właśnie takie tutoriale tekstowe, mamy też odnośniki do YouTube'a, mamy opis, powiedzmy, których metod kiedy używać w kontekście właśnie protokołu HTTP, jaki kod odpowiedzi zwracać, jakie nagłówki zwracać. Czyli mamy to tutaj fajnie rozpisane i w kontekście samego resta mamy też coś takiego, co nie zostało chyba wspomniane albo może zawiera w tym reszcie, co nazywa się modelem dojrzałości Richardsona. Ma on powiedzmy cztery poziomy albo czy? jakby zresztą tego, czy idziemy od zera do trójki, czy od jedynki do czwórki, który jakby opisuje, na jakie, powiedzmy, poziomy dojrzałości to nasze API może przejść w kontekście tego, jak, jak je zaimplementujemy i jak te nasze ścieżki z naszego API wystawimy na świat. Czy się skupimy na takich, wiecie, na zewnictwie w stylu create user, czy może pomyślimy zasobami, prawda, na przykład wykorzystamy operację mówiącą post, czyli stwórz, slash users, użytkownika, Odwołując się do osobu bądź do unikalnego zasobu po jego identyfikatorze. Więc ten poziom dojrzałości Richardsona, tutaj są polikowane trzy przykładowe artykuły, właśnie wskazuje, jak to nasze api powinno zostać zbudowane i jakich konwencji powinno używać, aby na ten wyższy poziom skoczyć. I znowu od Ciebie dodam, że w większości api no, wskakujemy zazwyczaj w kontekście tych powiedzmy trzech poziomów na ten poziom drugi. Rzadko wskakujemy na ten poziom trzeci, taki najbardziej dojrzały. Tak zwany hate OS, no ponieważ on już bardziej, żeby tutaj się za bardzo w ten temat nie zgłębiać, opisuje interakcje na zasadzie maszyna, maszyna, bez powiedzmy udziału człowieka, jako takie samo opisujące się API, linkujące swoje operacje do osoby. Rzadko tam chodzimy, w większości wbijamy na poziom drugi i jest jak najbardziej ok, Także znając podstawy HTTP, wiedząc jak to API powiedzmy tworzyć, jak te kontrolery tworzyć, jak te operacje naszego tam ASP.NET Core gdzieś na świat wystawiać, Poczytajcie sobie o reszcie i poziomie dojrzałości czarcona, żeby tą wiedzę ustandaryzować, żeby to Wasze api wyglądało jeszcze fajniej. Więc to jest bardzo istotne. I w kontekście samego S.P.N. Cora, to tutaj według mnie krytyczne jest to, znaczy krytyczne, żeby na początek, po zapoznaniu samego frameworka, to tak, tutaj auto wskazał ustawienie aplikacji, konfiguracja. Ok, nie jest to jakoś mega istotne, dobrze o tym wiedzieć. Natomiast ważne są dwie rzeczy. Jedna to będzie tak zwany service collection i dependency injection, do tego sobie dojdziemy na koniec. Natomiast druga bardzo, bardzo ważna rzecz to będzie tak zwany midware. I Middleware jest mega istotny. Oczywiście midware, on widzimy też w naszym kursie, między innymi, tym Solid, czy tam solidnym web API. Natomiast midware pozwala nam tworzyć naszą aplikację w takiej właśnie. Jak się ładnie mówi, używając takiej architektury potokowej, gdzie tworzymy sobie taki pipeline, tworzymy sobie takie proste, reużywalne bloczki, które potem możemy prosto wykorzystać w innych projektach. Możemy je po prostu opakować paczkę gotową i do innego projektu wrzucić i wykorzystać, gdzie taki bloczek, taki krok w naszej aplikacji reprezentuje konkretną akcję. Na przykład zaloguj jakieś informacje na wejściu, dokonaj uwiększenia uczkownika, sprawdź jakiś api key. Zmierz czas wywołania żądania. I możemy sobie takie właśnie bloczki, jeden po drugim, do naszej aplikacji wrzucić, tak żeby pewna, nie tyle co logika aplikacyjna, ale pewne właśnie tutaj e, tak zwane cross-cutting concerns, czy takie zagadnienia przecinające, przekrojo, psz, przekrojowe, e, czy pewna logika, ale taka bardziej infrastrukturalna, jakkolwiek to brzmi, została wykonana, zanim finalnie to nasze żądanie do nas trafi i na przykład sobie tam sprawdzimy, czy użytkownik, nie wiem, istnieje w bazie danych, stworzymy dla niego zamówienie, i wystawimy fakturę. Także tutaj podrzuciłem też linki do Middleware'a, takie troszkę bardziej helicopter view i troszkę tak bardziej e, zgłębiające się w cały ten proces. Natomiast sam Middleware nie jest niczym nowym, znaczy jest nowym w kontekście ASP.NET Core, ale jest znany w innych językach, w node'zie i frameworku typu ExpressJS był używany od dawna, nie mówiąc też o innych językach programowania. Natomiast w ASP.NET Core nie ma co ukrywać, to była pewna nowość. Jedna z fundamentalnych różnic w kontekście klasycznego ASP.NET MVC, także na pewno warto dobrze jakby poznać temat tutaj tego właśnie middleware'a. Warto sobie też tutaj luknąć ewentualnie na taką nowość, jaką jest tak zwane minimal API, czyli minimal API to jest taka alternatywa dla kontrolerów, gdzie znowu coś, co w innych językach programowania było dawno wprowadzone, Także możemy sobie wystawiać właśnie ścieżki z naszego API, używając po prostu takiego bardzo prostego, słodnego zapisu, gdzie podajemy typ operacji, HTTP, ścieżka, akcja do wykonania. Możemy sobie tutaj przekazać jakieś komponenty, które mają być do niej wstrzyknięte i akcja się wykonuje. Także zamiast tworzyć klasy z kontrolerami, możemy nasze endpointy w taki sposób definiować. Także warto sobie też na ten temat właśnie minimal APIs rzucić okiem, ponieważ jest on znowu dość mocno hype'owany, już tak to ujmę puszowany przez... Microsoft. Um, idąc dalej, autor tutaj mówi o jakichś filtrach, atrybutach. E, powiem tak. Atrybuty, jeżeli chodzi o sam feature językowy i takie meta metaprogramowanie, na poziomie też niszczy, na poziomie refleksji, spoko. W kontekście ASP.NET Core nie powiedziałbym, że to jest ASP.NET Core, bardziej to jest C Sharp. Filtry, no też, no można sobie tam luknąć, czym jest jakiś filter attribute, czy czym jest jakiś tam async action filter, ale nie jest według mnie to jakoś mega istotne. Natomiast warto sobie też rzucić ok, na przykład na to, co autor tutaj tej roadmapy wspomniał, czyli ustawienia konfiguracji, na przykład, czyli jak aplikację konfigurować, bądź jak na przykład, rozszerzyłbym to o logowanie, bo też jest bardzo ważne. Więc tutaj podlinkowałem właśnie do, do zasobów odnośnie konfiguracji aplikacji, jeżeli chodzi o ASP.NET Core. Podlinkowałem też tutaj do takiego guida dotyczącego logowania w ASP.NET Core, bo znaczy ogólnie w odnotkorze, bo logowanie jest bardzo ważne i naprawdę warto logować, czyli te informacje tekstowe zapisywać, co się tam aktualnie dzieje w kodzie. Jak potem, wiecie, coś na serwer wrzucimy, to przynajmniej wiemy, co na tym serwerze się dzieje, zwłaszcza jak coś zacznie się sypać, to jest bardzo ważne. I idąc dalej, autor tutaj mówi o temacie uwierzytelnienia autoryzacji: identity, identity Server, Open ID, off, zero Open ID, Connect. Powiem tak, z tym się nie zgodzę, znaczy zgodzę się z częścią, Tą pierwszą, czyli rozumieć, czym jest uwierzelnianie, czym jest autoryzacja, jakie są pomiędzy tymi różnice, i tutaj oczywiście podlinkowałem kilka, jakby znowu, kilka artykułów, właśnie różnice pomiędzy uwierzelnianiem, autoryzacją, do czego służy jedno, do czego służy drugie, także o tym warto wiedzieć. Natomiast w kontekście wykorzystania realnego w kodzie, to powiedziałbym, że lepiej spytać osoby doświadczonej, albo lepiej faktycznie znaleźć jakiś zaawansowany tutorial, nawet płatny, ponieważ no, jest to dość trudny temat, zwłaszcza jeżeli to jest nasza pierwsza z nim styczność. I według mnie, jeżeli już chcemy w to wejść troszkę głębiej, to zachęcam poczytać sobie, tutaj jest też link, do tym czym są na przykład tokeny JWT, tzw. JSON token, jak je możemy wykorzystać w kontekście autoryzacji, Uwyższczelnienia i potem autoryzacji. Eee, czym się różnią tokeny JWT albo powiedzmy, czym się różni takie uwieczczenie używając tokenów JWT, powiedzmy, w headerze względem ciasteczek i takiego uwyższczelniania na poziomie jakich, jakiegoś tam ciasteczka i session ID. Natomiast tematy w stylu, wiecie, jakieś OpenID Connect, o i tego typu rzeczy, overkill. Eee, naprawdę nie wchodźcie w to, bo to naprawdę trzeba w tym mega mocno siedzieć. Na tygodnie, jak nie miesiące nauki, wgryzania się. Także poznać postawy, uwierzchlenie, autoryzacji, ewentualnie poczytać o JWT, zobaczyć czym to jest, czym to się je, jak to w aspnet możemy zaimplementować, jak używając jakiegoś middleware'a możemy się pod taki właśnie pipeline do autoryzacji uwierzytelnienia w ASP.NET-korze wpiąć i tyle. Eee, przykłady znajdziecie nawet w naszych repo na GitHubie Dementosowym, bo tam w wielu projektach mamy gdzieś tego alfa wpiętego. Natomiast eee, mówię, temat dość, dość trudny. W kursie Solid Web API też o niej mówiliśmy, on tam gdzieś zajmuje jedną, dwie godzinki z taką przykładową implementacją, natomiast jestem, jakby w pełni rozumiem tych z Was, dla których to będzie ciężkie na początku do zrozumienia, przegryzienia, bo faktycznie wymaga takiego no, mocnego wgryzienia się w temat, bo bywa to momentami dość bolesne, ale zdecydowanie warto znać, bo to uwierzytelnia, autoryzacja w aplikacjach raczej na pewno się pojawi, także... Docelowo e, fajnie byłoby ten temat e, poznać. I na sam koniec, że tutaj dodałem, jak rozszerzając tutaj e, e, rodzą autora, który wspomniał Razor Pages, Razor Components, czyli jakby możliwość renderowania tych widoków, czyli w kontekście modelu MVC, znaczy wzorca MVC, gdzie mamy ten widok, który możemy wyrenderować, czy powiedzmy serwer może zwrócić zamiast jakiegoś JSONa czy pliku, po prostu HTML, którą nasza przeglądarka może wyrenderować. Tutaj też rzuciłem informacje, znaczy linki do tego, czym ten Razor jest jako silnik templetowania tych naszych widoków html htmlowych które aplikacja aspentkorowa może do użytkownika zwracać czy nie musimy tworzyć osobnej aplikacji Typescriptie, która gada do nas po sieci, możemy sobie po prostu w naszym ASP.NET-Korze zwrócić widok, czyli użyć faktycznego wzorca MVC, zrobić kontroler, zwrócić widoczek, czy tam, zwrócić, czy tam użyć Razor Pages zamiast kontrolera i zwrócić HTML serwera. Także tutaj widzimy też informacje o tym, czym się różni taki właśnie Single Page Application od Server Side Renderingu, dlaczego znowu ten Server Side Rendering, czyli powiedzmy używający jakby wracając, cofając się troszkę w czasie tego podejścia wzorca MVC, dlaczego to znowu się robi troszkę modne, czyli dlaczego znowu prawda odkrywamy w branży IT koło na nowo. Także informacje o server-side renderingu, różnicach względem SPA, czy tam innych typów operowania na widokach, tutaj podlinkowałem. I oczywiście informacje o tym Razor Pages też podlinkowałem, oficjalna strona Microsoftu, plus taki tutorial Le Razor Pages, jeżeli ktoś sobie chce tworzyć aplikacje webowe z widokami, tak, żeby się nie musieć uczyć gdzieś frameworków typu React, Angular czy Vue, no to jak najbardziej warto sobie na to luknąć. I na sam koniec bardzo fajny link, jeżeli już tego asynka, o którym wspomniałem wcześniej poznacie, czy to właśnie z kursu Darka, czy tam z tych innych materiałów pomocniczych, to to jest mega, mega repozytorium od Davida Fowlera, czyli jakby jednego z architektów ASP.NET Core'a który wskazuje na dobre i złe praktyki w kontekście używania asynchroniczności i coraz zwłaszcza nie tylko aspenetcora, ogólnie dotnęta, ale coraz zwłaszcza także bardzo tutaj zachęcam, żeby sobie na ten repozytorium luknąć. Idąc dalej, co my tutaj mamy? No mamy, przepraszam, mamy Solida. W kontekście Solida nie będę za bardzo się na ten temat rozwodził, czyli chyba taki najbardziej utarty akronim w branży, Solid Web API, jak ona za kurs kursu mówi sama za siebie. Także e, Solid warto poznać, więc Mówię, nie będę się nim rozwodził tutaj nad samym solidem. Podlinkowałem artykuły do tego, do tego czym ten solid jest, co poszczególne literki z tego akronimu znaczą w kontekście właśnie takim teoretycznym i też w kontekście przykładów w kodzie. Natomiast poza samym tutaj solidem, który warto znać, ponieważ on nam pomaga powiedzmy tworzyć ten kod taki czyszczy, bardziej ułożywalny, bardziej jakby skupiający się na odpowiednich abstrakcjach który da się potem gdzieś fajnie wstrzyknąć, wielokrotnie wykorzystać czy ładnie otestować, to też poza samym Solidem, jak się można spodziewać, oczywiście istnieją różne inne akronimy. Jednym z nich na przykład jest GRASP, więc tutaj polinkowałem do link do czegoś takiego jak GRASP, nawet tutaj do, link jest do artykułu na stronie kolegi z branży Kamila Grzybka, czyli jako powiedzmy inny tutaj taki wzorzec. Nie tyle co uzupełniający albo będący jakąś, będąc jakąś alternatywą wykluczającą do CDA, ale po prostu inny inne akronim, stanowiący o tym, jak to oprogramowanie tworzyć, jak to nasze, powiedzmy, komponenty, klasy, zachowania definiować, oraz jeszcze jeden, który nazywa się bardzo słodko, trzeba przyznać, Cupid tutaj pan Dan Now na swoim blogu opisał, ma też na ten temat prezentację, także mamy Solida, mamy Graspa, mamy Cupida, no i zachęcam sobie nawet z czystej ciekawości poczytać przykładowo ten artykuł tutaj polinkowany, czym się różni Solid od Cupida, od Graspa, jak się zupełniają, w czym się wykluczają, powiedzmy, tak, żeby też mieć pojęcie, że nie samym Solidem człowiek żyje, także jeżeli chodzi o roadmapę, z Solidem się zgadzam, aczkolwiek rozszerzyłbym go też o znajomość, przynajmniej taką powierzchowną, akronimów, slash Tutaj wzorców podejść takich jak Grasp czy Cupid. Idąc dalej, ORM, czyli Object Rational Mapping. Więc jeżeli znamy fundamenty bazy danych, czyli mamy tutaj tę część SQL Fundamentals ogarniętą i jeżeli faktycznie chcemy, żeby nasza aplikacja z tą bazą sobie jakoś współpracowała, no to trzeba jakąś z tą bazą pogadać. No i mamy dwie możli znaczy, możliwości, mamy wiele, ale takie typowe dwie. Albo rzeźbimy sobie, powiedzmy, samodzielnie, używając obiektu typu SQL Connection w Donete, przekazujemy tam tak zwanego Connection Stringa, opisującego parametry połączenia. No i sobie tam rzeźbimy jakieś do tej bazy danych, co jest dość karkołomne, dość łatwo się walnąć. No i lepiej tego nie robić samodzielnie. Albo używamy gotowego narzędzia. I tak naprawdę narzędzia możemy podzielić, powiedzmy, na dwa, na dwa rodzaje. Czyli jedno jeden narzędzie to będzie ORM, czyli takie, wiecie, kobyła. Która jakby mapuje, jakby to ująć, bazę danych na nasz kodzik, gdzie jakby my wykonując, nawet powiedzmy, w linku, frendy w kodzie, w silnie typowanym języku, jakim jest C Sharp, e, piszemy te frendy sobie w kodziku, piszemy używając Sharpa, nie używamy tej składni w ogóle SQLowej i to na przykład jest tłumaczone potem na język SQLowy, czy jakiś tam inny, leci do bazy danych, dostajemy z tej bazy dane, e, które chcemy, żeby nam zwróciła, komitujemy sobie transakcje, usuwamy elementy itd., itd praktycznie nie dotykając składni SQL-owej jako języka. Albo podejście numer dwa. Używamy takich bibliotek troszkę ni bardziej niskopoziomowych, jak na przykład Dapper, którą bardzo polecam od twórców z SAG Overflow. Oni mają super repozytoria, jednym z nich jest Mix Dapper, mega, które powiedzmy rozszerzają ten nasz goły SQL Connection, który oryginalnie odradziłem używać, ale rozszerzają go właśnie bardzo fajne funkcjonalności dotyczące na przykład wykonywania kwerent, przekazywania parametrów, zabezpieczania kwerend przed tutaj jakimś wstrzykiwaniem SQL injection, materializowania potem tych naszych danych z bazy na wcześniej zdefiniowane klasy, tego typu rzeczy. Oczywiście oba podejścia mają swoje plusy i minusy. Teoretycznie takie podejście bardziej niskopoziomowe, używające tego dappera, będzie szybsze. Mamy troszkę większą kontrolę na tym, co się dzieje. Podejście orm może być troszkę wolniejsze. Mamy troszkę mniejszą kontrolę, natomiast nie ma co ukrywać. Zazwyczaj w pracy zakładając, żebyście używali sql albo traficie na duper, da, Dapera, albo na EFA, czy tam EF Core, bądź ewentualnie mix tych dwóch. Natomiast podejrzewam, że większość firm używających sql pracuje z Entity Framework Core, czyli właśnie orm czyli narzędziem, które nam pozwala z tą bazą się prosto podłączyć, z tą bazą rozmawiać, używając tak naprawdę natywnego języka, jakim jest C-Sharp, bez konieczności dotykania sql Czyli powiedzmy, sobie kwerendę w linku, pyk, robimy selecta na bazie danych, pisząc w C-Sharpie, mając kompilowaną składnię, nie przejmując się, w jaki sposób to jest tłumaczone. Także zachęcam sobie luknąć na, powiedzmy, zaczynając od posta, czy potrzebujesz ORM-a, czym jest ORM, a czym nie jest ORM. Następnie luknąć sobie tutaj na dappera, żeby, powiedzmy, zacząć przygodę z bazą danych i takim troszkę bardziej niskopoziomowym SQL connectionem, zobaczyć, czym jest ten dapper, no i potem wejść w Entity Frameworka, Zobaczyć sobie ewentualne różnice pomiędzy Dapperem a F-Corem, czym się różnią w kontekście wydajności, w kontekście pisania kodu, w kontekście przyjemności bądź nieprzyjemności pracy z jednym albo drugim. No i już potem, mając w głowy te podstawy, te różnice, e, tutoriale e, takie wprowadzające do F-Core'a, bardzo fajny tutorial na stronie oficjalnej Microsoftu, taki powiedzmy szybkie, szybkie intro, jak się pod baskę podpiąć. Bądź też e, bardziej zaawansowane tutoriale, na przykład jeden z nich tutaj na stron stronce polskiej, Paweł Łukasiewicz, ma bardzo fajne prowadzenie do EF Corea od samego początku, aż po zapytania, query, bardziej zaawansowane rzeczy jak Change Tracker e, czy tego typu kwestie. Także tutaj EF Core z tym jak najbardziej się zgadzam w kontekście roadmapy. E, podejście code first, o czym wspomniałem, że możemy sobie napisać kawałek kodu, na przykład na, na bazie którego. Zostanie potem utworzona baza danych. To jest bardzo fajna sprawa. Plus warto tutaj też dobrze to zaznaczone poznać mechanizm zwanych migracji czyli w jaki sposób nasza baza danych może ewoluować razem z kodem czyli jak tę migrację aplikować, jakie F Core nam dostarczy tutaj na odbudowane narzędzia, jak możemy jej używać. Tutaj na przykład mamy. Cały CLI do f -Core który warto sobie, warto z nim ci zapoznać, żeby waszego bardzo prosto. Z poziomu tego CLI'a możemy właśnie bazy tworzyć, usuwać, tak jak się mówi, dropować, możemy tym migrację tworzyć, aplikować, cofać. E, więc to jest bardzo fajne. Czyli ten CLI warto sobie tutaj poznać. E, do samego F-core'a jeszcze mamy, e, no właśnie. Mamy też pewne tak zwane gotchas, czyli pułapki, o których warto wiedzieć. Czyli po pierwsze, ważna sprawa, i to nie jest tylko F-core, to jest ogólnie problem Orma. Warto wiedzieć, czym jest lazy loading czym się różni lazy loading od eager loadingu, co to znaczy, że na przykład używamy greedy operatora, na przykład to list i materializujemy sobie te nasze dane do kolekcji z pamięci, tak żeby na przykład nie popaść w pułapkę tak zwanego, zwanej kwerendy n plus 1, gdzie powiedzmy mamy pętlę, w niej drugą pętlę i z każdej trasy tej pętli wewnętrznej powoduje kolejną kwerendę, Zamiast zrobienia jednej kwerendy, która po prostu jednym zapytaniem z tej bazy by nam wszystko garnęła, to wysyłamy tych zapytań, na przykład 10 albo 100. Także pułapki w stylu N plus 1 dotyczące ormów warto o nich wiedzieć w kontekście właśnie lazy loadingu bądź eager loadingów. Tutaj polinkowałem kilka materiałów w kontekście właśnie takiego anti or czas, czy efektywnego wykonywania kweren na tej naszej bazie danych, jeżeli chodzi o. Ewentualne przyspieszenie niektórych zapytań, bo jak mamy dużą ilość danych, to też dobrze wiedzieć, jak sobie te zapytania przyspieszyć. I tak naprawdę, e, według mnie, z grubsza tyle. Także w zdecydowanej większości tutaj z autorem roadmapy się zgadzam e, z tymi tutaj pojęciami, które on postawił e, po swojej stronie, także jak najbardziej spoko. Także ormy, czy nie ormy, czy to będzie ORM, czy właśnie jakiś zaperek, czy inna biblioteka, no raczej w pracy się z tym spotkacie, czy to będzie właśnie baza sequelowa, czy nie sequelowa. A jeżeli jest equalowa, to 90%, podejrzewam 9%, że to będzie F-core. A jedna ważna sprawa, jeżeli byście mieli w planach na przykład pisać sobie testy używając F-core'a, to może was tam pokusić tak zwany in-memory provider, czyli jakby odpalenie bazy z pamięci które będzie wam dawało takie złudne, złudne poczucie, że wasza baza danych działa w pamięci. Bo wiecie, chcecie sobie powiedzmy napisać jakiś tam teścik integracyjny, który wam odpali bazę w pamięci, na której wykonacie kwerendę, bo wam się nie chce setapować bazy do testów. To powiem tak, nie używajcie tego, trzeba to spalić, zaorać. To działa tak, że daje wam złudne poczucie, że wasze testy przechodzą. Przykładowo takie testy integracyjne. Zamiast używać bazy danych, używacie providera w pamięci, wydaje wam się, że querenda działa, potem wdrażacie na proda i się wywali, bo on tutaj używa jakiegoś Lighta, nie działają transakcje, nie działa tamto, stramto, a potem na faktycznej bazie typu SQL Server czy jakiś postgres okazuje się, że, pff, no niestety, niestety ten database provider was tutaj strasznie pociulał i, e, i po prostu te wasze testy są nic niewarte. Także nie używajcie database providera in memory w kontekście testów. Do jakiejś tam zabawy, ok, ale nigdy w kontekście testów po prostu zapomnijcie o tym. Dziękuję za uwagę. No i ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz tutaj w kontekście roadmapy, którą ja rozumiem z perspektywy juniora, czyli dependency injection. I to jest mega ważna sprawa, bo jak wspomniałem na początku tutaj e, omawiania ASP.NET Corea, potem jak poznamy MVC czy RESTA, jako tą standaryzację tworzenia naszego web API. To wspomniałem, że dwa mega istotne elementy ASP.NET Corea to jest właśnie middleware, czyli to tworzenie takich właśnie reużywalnych bloczków w kontekście jakby tego pipelineu, gdzie wykonuje krok pierwszy, potem drugi, potem trzeci, potem enty w ciśnio określonej kolejności. Tak samo mega ważnym elementem ASP.NET Corea, tak naprawdę, który powinniśmy poznać przed middlewareem, bo potem on się pojawia wszędzie w middleware'ach czy w innych miejscach, gdzie wykorzystujemy, czy wykorzystujemy, tam reużywamy inne komponenty. To jest tak zwane dependency injection. Przy czym samo dependency injection tutaj pasuje nam rozwinąć czyli dependency injection powinniśmy sobie tutaj rozwinąć o dodatkowe dwa elementy. Pozwólcie, że otworzę sobie jeszcze raz moje repozytorium z odmapą. Powinniśmy je tutaj rozwinąć. O wprowadzenie do tego, czym jest dependency injection, czym się dependency injection różni od dependency inversion principle, czyli mamy DI, dependency injection, mamy DIP, dependency inversion principle, mamy IOC, czyli inversion of control. Czym to wszystko od Ciebie się różni? Co, dlaczego jedno jest powiedzmy wzorcem, dlaczego drugie jest bardziej jakby aplikacją wzorca? czy tam bardziej specyficzną wersją tego konkretnego wzorca, więc Dependency Injection, Dependency Injection Principle, IOC jako Inversion of Control i potem IOC Container jako pewne narzędzie, pewien rejestr pozwalający nam na definiowanie abstrakcji, które potem możemy wstrzykiwać do kodu. To są mega ważne sprawy, bo tak jak mówię, my potem pracując z ASP.NET Core, ale nie tylko, Chcemy, żeby framework nam po prostu wstrzyknął nasze abstrakcje, nasze interfejsy. Nie chcemy je tworzyć za każdym razem za pomocą operatora new. Nie chcemy stworzyć, wiecie, złożonych struktur new, 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 new. Zastanawiać, czy ten obiekt ma być singletonem, czy nie ma być singletonem, czy ma mieć jakiś inny cykl życia. Chcemy, żeby to framework robił za nas. Także wstęp, żeby rozróżniać, czym się różni DI od DIP od IOC. Tutaj polinkowane artykuły do właśnie e, tych różnic między innymi. Tutaj też znowu kryptoreklama. Na kanale polskim wrzucałem swego czasu materiał, czym jest kontener IOC właśnie w kontekście ASP.NET Core i nie tylko. Bo, jakby ten kontener, tak zwany iService Collection, to jest po prostu kontener, który możemy używać również w aplikacjach do Netcorowych ogólnie w konsolowych czy w jakichś innych. Tak zwany Service Collection, możemy go wykorzystywać w różnych miejscach. Czyli Service Collection, Service Provider. Jako instancję naszego kontenera IOC, która nam pozwala na wstrzykiwanie zależności. Potem widzimy, w jaki sposób to wszystko się w ASP.NET-Korze spina w całość i widzimy, w jaki sposób dzięki temu, że m.in. aplikujemy w kodzie te zasady solidowe, tworzymy te fajne abstrakcje, możemy nie tylko ten kod ładnie testować, ale również on jest po prostu z jednej strony reużywalny, a z drugiej strony, jakby framework go nam automatycznie, automatycznie te komponenty tworzy, on je do, do nas wczykuje i możemy sobie je w bardzo prosty sposób po prostu wykorzystywać. Także Dependency Injection mega ważna sprawa, ale nie tylko w kontekście DIA, bo jak mówię również DIP oraz IOC. I tutaj ważna rzecz jest również w kontekście kontenera IOC, żeby poznać czym są cykle życia. Czyli to znaczy, że coś jest singletonem, że żyje jako pojedyncza instancja przez cały cykl naszej aplikacji, Czyli dopóki aplikacja jest włączona, dopóty ten pojedynczy obiekt żyje i tylko pojedynczy obiekt, a nie żaden inny. Co to znaczy, że jest cykl transjencz, tam co to znaczy, że cykl e, życia obiektu jest typu scoped. I to, jak wspomniałem, też w tym swoim e, tutorialu na YouTubie e, tłumaczę. Także zachęcam, luknąć do filmiku i, i oczywiście wcześniej e, do tych materiałów, żeby e, jakby. Dowiedzieć się o tych różnicach pomiędzy tymi naszymi ee, no, tymi naszymi pojęciami, akronimami, czyli DI, DIP oraz IOC. Mega, mega ważna sprawa, czyli to, potem poznanie iService Collection i iService Providera, zobaczenie, zrozumienie, jak to działa w I -Core, potem Middleware i będzie się sobie w ASP.co, że my się też dobrze radzili. Także mega ważna sprawa. I tak naprawdę na tym możemy ten, ten komentarz do roadmapy kończyć. Godzinny krótki komentarz. Natomiast od ciebie jeszcze powiem tyle, że to co bym dorzucił, że fajnie, żeby osoba na poziomie Uniora znała to. Znajomość takich prostych testów, czyli żeby wiedzieć, po co testy są, czym jest test jednostkowy. Czyli naprawdę, jakbyśmy w tej roadmapie sobie zjechali tutaj niżej troszkę o, gdzieś tutaj to ja nie mówię, że macie to wszystko znać, tylko poznać ten wycinek, przynajmniej kawałeczek testowania jednostkowego. Czyli czym są testy jednostkowe? Tutaj polinkowałem link właśnie do Martina Fowlera. Czyli czym jest unit test, a czym nie jest? Jakie są powiedzmy jego wyznaczniki, właściwości? Dlaczego powinien być szybki? Dlaczego powinien jakby skupiać się na jednym komponencie, jednym zachowaniu? Dlaczego powinien być dobrze izolowany? Tak, żeby być w stanie. Potem wziąć jakiś własny komponentur na przeciwkodzie i otestować go w prosty sposób. Także to jest według mnie ważna umiejętność, bo potem ona się przydaje, bo chcemy, żeby ten kod był pewny, żeby przy wdrożeniu był pewny, czyli żeby był pewny przy wdrożeniu, żeby dało się, no, żeby miał jakieś testy, żeby miał jakieś pokrycie w testach, bo jeżeli będziemy wdrażali, tak wiecie, a czy mamy kciuki i może się uda wdrożenie, no to bez testów, e, krzyżyk na drogę, e, czasami się uda, czasami się nie uda, potem można nas to mocno kopnąć. Także Podstawy testowania jednostkowego plus ewentualne potem poznanie czym się różni szkoła London od Chicago w kontekście testów. Jakie są różnice pomiędzy tymi dwiema szkołami jeżeli chodzi o testy. Jeżeli Was ten temat zaciekawi to ewentualnie można sobie luknąć na właśnie kwestie takie jak mokowanie, czym są moki używając jakichś tam bibliotek typu mock, substitute, fake, staby, tego typu rzeczy. W kontekście samych frameworków do testów to albo XUnit albo NUnit. Te dwa frameworki do testowania od, z, od, jakby od siebie polecam. Ja osobiście używam XUnita, e, ale jakby do wyboru do koloru co użyjecie, to wam się sprawdzi. Także mówię, zobaczcie sobie nawet prosty toler XUnita, jak napisać unit test, co tam oznacza, co to jest asercja, co to jest, asercja, co to jest jakiś atrybut fakt. Co zawiera klasa z testami, jak te testy wykonać, jak je debugować i zobaczycie, że faktycznie testy się coś fajnie, przyjemnie i też, co jest ważne, testy będą wymuszały na was takie konstruowanie kodu, no żeby ten kod faktycznie był sensowny i możliwy do utestowania. Jeżeli wy w waszym kodzie po poznaniu, prawda, Dependency injection zaczniecie przez konstruktor wstrzykiwać 30 zależności, to próbując napisać test do takiego komponentu, no szybko dojdzie do wniosku, że Chyba internet droga, nie? Chyba ten komponent trzeba zrefaktorować i może wydzielić parę innych komponentów. Także ze swojej strony bardzo zachęcam poznać postawy testów wnioskowych. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o te, te komentarze do, do tej roadmapy: jeżeli wasz projekt zacznie się rozrastać, to prawdopodobnie będziecie myśleli o jakiejś mniej lub bardziej sensownej docelowo architekturze, czyli podziale na warstwy, podziale na jakieś podprojekty. Czy, czy może nawet jakieś katalogi, w których będziecie sobie trzymali poszczególne właściwości, poszczególne właśnie rodzaje komponentów w waszym kodzie, więc tutaj zachęcam do luknięcia na dwie rzeczy, bo znowu, to jest temat rzeka. Natomiast zachęcam sobie luknąć na ten właśnie link do bloga pana Herberto Gracy, bardzo fajny, bardzo często go polecam, gdzie mamy rozpisane różnego rodzaju style architektoniczne, jeżeli chodzi o kodzik, od MVC, po jakiś model View presenter. A po potem, właśnie, buzzwordy typu Domain Driven Design, architekturę czystą, prawda, cebulkową itd. i tak i też zachęcam, luknąć sobie na e, znowu tutorial tutaj z naszego kanału angielskiego, tutaj od Darka, mini kursi Clean Architecture and CQRS, czyli kolejne buzzwordy. Wiem, że Darek teraz nie ze wszystkim by się zgodził, co to powiedział, ale dalej myślę, że z sporą częścią rzeczy by się zgodził. Oczywiście tutaj macie podlinkowane repozytorium, gdzie ten kodzik się znajduje. Także jeżeli, mówię, poznacie Sprint Core, będziecie z nim pracowali zobaczycie, że wasza aplikacja zaczyna się rozrastać i będziecie od niej chcieli czegoś więcej w kontekście właśnie jej utrzymania, jej rozrostu, jej ewolucji, żeby ten kod wyglądał fajnie lepiej, żeby architektura aplikacji no, była przygotowana na dalszy rozrost, prawda, na dalsze dokładanie komponentów e, ich kolejnych dni kodu, to warto też jakby na tym etapie już juniora powoli tą architekturą zacząć się interesować. Także jeżeli chodzi tutaj o tę roadmapę w kontekście juniora, to myślę, że to będzie tylko tyle aż tyle. Pamiętajcie, niektóre tematy też tyczą się mocno tutaj seniorów i na niektórych tematach i seniorzy byście włożyli na jakichś powiedzmy wątkach czy zaawansowanych tematach w kontekście asynka czy zaawansowanej architekturze. Natomiast, tak jak mówię, żebyście też nie skakiwali do wszystkiego już tak bardzo głęboko, poznali pewne rzeczy pobieżnie i potem powoli specjalizowali się Powiedzmy w aplikacjach webowych, w ASP.NET korze. a dojdziecie do wniosku, że was już, powiedzmy, wy już to dobrze poznaliście, i potem wskakujecie już na ten poziom MIDA, potem seniora, wchodzicie w jakieś mikroserwisy czy inne zaawansowane tematy, ale o tym myślę porozmawiamy sobie w przyszłości. Także w kontekście komentarzy dla tej roadmapy i w kontekście tutaj udostępniania ekranu z pulpitu, to by było na tyle. I to było na tyle, jeżeli chodzi o ten materiał, także mam nadzieję, że się spodobał i że przynajmniej część tutaj odnośników do tych materiałów naukowych okaże się przydatna w kontekście Waszego rozwoju i poszerzania wiedzy. Zachęcamy oczywiście do komentowania, a to nawet byłoby fajniejsze do otwierania pull requestów, do których wrzucalibyście swoje własne odnośniki do ciekawych materiałów, bo na pewno jest ich dużo, dużo więcej niż tutaj w tym materiale przykładowym przedstawiłem, Także oczywiście zachęcamy do komentowania, a przy okazji do lajkowania i subskrypcji naszego kanału. I oczywiście zachęcamy również do wbijania na nasze tutaj sociale, na Discorda, na Instagrama czy na Tiktoka. Także ja ze swojej strony dziękuję jeszcze raz. Zachęcam do komentowania, do udziału w naszym serwerze Discordowym i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć.